Na początku, jak zwykle, jakieś pozdrowionka plus pozdrowienie dla Jacusia. A zatem przechodzimy do losowania. A zwycięzcą zostaje Tomasz Cetnar, nick z gry Dragon Sin. Gratulacje dla zwycięzcy. Lecimy z otwieraniem paru rybaków. I za 10. otwarciem medal. Otwieranie skrzyń świąt. Pokończyła mi się czapka, no i trzeba było przełożyć bon. Próba trafienia czapki z lisu ze skrzyni, ale niestety nieudana. W końcu za 17 szkatą wypadło. Z numer 10 szkat. Najlepsze co poleciało to charyzma adepta. Jeśli wybieracie się na YouTube, to polecam podejść do staruszki, zapytać się o jakie macie szczęście, bo często daje 5 albo 10% na jak to 5 to jest trochę, a duże albo wielkie to jest 10. Z bangiem nam 9 szkat. Z YouTube na 8. I 17 kg na głowę, czyli podwójne. Najlepszy drop z obydwu szkat to Bodzio i Mitril. A tutaj test DMG między matowym mitycznym rubinem, a znakomitym mitycznym rubinem.
Tutaj na postaci jest na 119 suszy odpalny jest kryształ 7. Ja na sobie nie miałem odpalnego kryształu, ale potem odpaliłem na drugim pokazie. No i postacie są tak samo wymaksowane. Damage w metka może okazać się wysoki, przez to, że w broni wymaksowane 8 na metinę, ale to często. No, a tutaj jeszcze parę słów o nowym konkursie, w sumie takim samym jak w poprzednim odcinku, te same zasady, do wygrania tak samo, 50 SM, jedno co wygrywa, like, komentarz ze swoim nickiem z gry, dokładny najlepiej, bo ja to będę pocztą wysyłał, żeby każdy to otrzymał, no i subskrypcja, nie? Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to the place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down.
tutaj jest to drugie nagranie z tym kryształem siódemką. A tutaj zrobię wam podsumowanie. A tutaj jeszcze rzut na znakomity Jadei. Ohoho, a co to siadło? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.